Dzisiaj parę informacji na temat Hamster Combat, tak więc yy, będzie to wideo zbiorcze, również pocieszające te osoby, które z przydziału airdropu chomika nie są do końca zadowolone, a sądząc oczywiście po opiniach zgaduję, że takich osób nie brakuje, trochę o specjalnym APR, trochę o tych zwiększonych airdropowych alokacjach i spalaniu tokenów, wszystko jednak oczywiście po kolei. Jutro Hamster Combat wlatuje na Binance Super R, no i jak już mówiłem, Super R umożliwia zarabianie, z dużo większymi procentami zwrotu niż normalnie dzięki takiemu specjalnemu ograniczonemu czasowo i limitowanemu APR. Na przykład na tą też mieliśmy ostatnio 300%. Jednak warto tutaj pamiętać, że miejsca są ograniczone i należy działać od razu jak ta promocja startuje, czyli od jutra od godziny 6:00 UTC jest to godzina 8:00 czasu polskiego. Wchodzimy sobie w zakładkę Earn. Klikamy w banner hamster combat u góry. Tutaj, jak widzicie, mamy chomikową pulę z 300% zwrotu. Tutaj po prawo mamy taki nieaktywny przycisk wkrótce będziecie mogli subskrybować tę pulę, czyli wrzucić w nią swoje tokeny hamster na 7 dni i farmić tym samym więcej tokenów przez tydzień. Po tym czasie oczywiście to co wrzuciliście i to co zarobiliście wróci do Was. To jest jedna rzecz. Jak ktoś oczywiście nie ma konta na Binance, to w przypiętym komentarzu macie link do rejestracji i jak do końca września założycie z niego konto, a następnie zrobicie weryfikację KYC to macie szansę otrzymać ode mnie 50 dolarów, co druga osoba zgarnia ten bonus, ale oczywiście zniżki w opłatach przysługują wszystkim, tak więc myślę, że warto. No i nie ukrywajmy, airdrop hamstera był mega słaby chyba tylko rabbit dał jak dotąd mniej przy czym nie ukrywajmy, my zakładamy ten pesymistyczno realistyczny wariant cenowy, co przy ilości niezadowolonych osób ma pewnie sens, ale w praktyce nie jest jakoś tam szczególnie przesądzone. Mamy tylko te ceny premarketowe, a więc spekulacyjne jak dotąd. Więc ciężko jest tak naprawdę powiedzieć, ile będzie ten hamster kosztował na listingu. Może, może się okazać, że nie będzie takiej katastrofy, no ale gdyby okazało się, że jest słabo. To Hamster Combat przygotował już pewną rekompensatę. Otóż będzie przeszło 200 milionów, z tego co rozumiem, chodzi tutaj o liczbę tokenów, bonusów dla hodlerów. Tutaj wystarczy wrzucić swoje tokeny do. Telegramowego portfela, i tam też będzie 300% APR. Macie tam taką zakładkę Wallet Earn, tam wybieracie token Hamster, i w zasadzie tyle już możecie sobie zgarniać dodatkowe tokeny przez określony oczywiście czas. Możemy te bonusy claimować w dowolnym momencie, albo na przykład dorzucić więcej tokenów, jeżeli mamy takie życzenie. Dodatkowo Cheaterom odebrano prawie 7 milionów tokenów Hamster, 50% z tego trafi do uczciwych graczy, z kolei pozostałe 50%. Będzie spalonych. Do tego oczywiście na Binance trwa już launch pool, w którym możecie stakeować swoje BNB i zgarniać tokeny hamster aż do momentu startu tego 300% super R jutro no i wystartował również drugi sezon działań pod airdrop, w którym tym razem farmimy diamenty, zagranie w gierki i ulepszanie kart. Większość oczywiście nie weźmie udziału, bo ludzie na chomika są generalnie obrażeni, jednak właśnie może to jest jeden z powodów, dla których warto by klikać dalej. Trudno powiedzieć. Przypominam, że w pierwszej fazie ilość graczy szła w setkach milionów, no i ciężko oczekiwać, by były to duże dropy. Tym razem może być nieco inaczej. Pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie społeczność jest duża mimo wszystko. Nadal są tutaj zasięgi i jakiś tam potencjał jest. Pytanie tylko, w którą stronę Hamster Combat dalej pójdzie. Tutaj team musi zrobić wszystko, żeby niejako uratować ten projekt, żeby ten hmm, klikacz po prostu dalej żył. No, jak wiecie, z Doxem się udało. Tam wszyscy są za jeżeli chodzi o Katizen, to było tak średnio z tym airdropem, mimo wszystko gdzieś tam. Ten projekt ma pomysł na siebie, co jest dosyć zaskakujące. W związku z czym wydaje mi się, że Katizen przetrwa. Natomiast jeżeli chodzi o Homika, to tutaj, moim zdaniem, mimo tego, że jest to najbardziej hypowany, największy klikacz, jak do tej pory, jeżeli chodzi o taptu R na telegramie, to wydaje mi się, że jednak sytuacja również tutaj jest mm, najgorsza na ten moment. Zobaczymy, pożyjemy, jak to będzie. Nie wiem, w każdym razie, link do giełdy z bonusem 50 dolarów macie pod filmem. To wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Do usłyszenia. Cześć!